i Ducha Świętego. Amen. Pokój z Wami. I z Duchem Twoim. Ekscelencjo, księże biskupie Stanisławie. Bardzo się cieszę, że ksiądz biskup dzisiaj jest w naszej społeczności w Słupi pod Kępnem. Wiem i wielokrotnie doświadczyłem tego przez lata kleryckie, ale też jako młody kapłan, że księdzu biskupowi przez cały pontyfikat prowadzenia diecezji kaliskiej zależało na rodzinie. Niejednokrotnie wsłuchiwałem się w kazania, w słowo, które ksiądz biskup kierował do nas jako do kleryków, do diecezjan, do kapłanów i zawsze podkreślał tą właśnie wartość, jaką jest rodzina. I dzisiaj w szczególny sposób, kiedy rozpoczynamy projekt przygotowany przez pracowników i przez księdza Michała, gospodarza tutejszego miejsca, Fundamenty dobrej rodziny, aby jednak jeszcze lepiej podkreślić te wartości, które zostały nam przekazane w naszych domach rodzinnych, ale aby je również jeszcze bardziej ubogacić, aby te rodziny stawały się Bogiem silne. I dlatego bardzo się cieszę, że tak wiele osób odpowiedziało na nasze zaproszenie i przez okrągły rok będą trwały właśnie w tej łączności z Caritas, tak aby jak najlepiej wykorzystać ten czas, który jest im dany. Bardzo serdecznie witam księdza proboszcza tutejszego, księdza kanonika Mariana Biesiady. Cieszymy się ogromnie, że ksiądz kanonik znalazł czas i jest tutaj dzisiaj z nami. Bardzo serdecznie witam. Jest z nami również ksiądz kanonik Jerzy Palpuchowski, dziekan dekanatu kępińskiego, na terenie którego również tutaj się znajdujemy, bowiem Słupia pod Kępnem jest i należy do dekanatu kępińskiego. Jest z nami również ksiądz prałat Henry Gorszulak, który przybył z dekanatu wieruszowskiego. Ksiądz dziekan, który przybył z Wieruszowa wraz z dość silną gromadą, z dziećmi i z siostrą Faustyną, która tutaj prowadzi nasz chórek. Bardzo się cieszę, że tutaj kochani wszyscy jesteście. Witam samorządowców, wszystkie osoby, które tutaj nas wspomagają. A teraz chciałbym, aby również i ksiądz Michał wyraził chęć, no i jako gospodarz, no niech zabierze głos, niech również nas tutaj ubogaci swoim słowem. Ja bym chciał powitać jeszcze między nami księdza dyrektora Caritas diecezji kaliskiej, księdza Jacka i wszystkie osoby świeckie, które tutaj się zebrały. Delegacje z powiatu, ze starostwa kępińskiego, pana Michała Błażejewskiego, panią dyrektor z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, zarówno w Wieruszowie, jak i w Kępnie. Chciałbym powitać panią dyrektor szkoły gimnazjum w Opatowie, która razem z nami współdziała. Będziemy prowadzili ten projekt. Razem z nią są wolontariusze z tej szkoły, którzy po mszy świętej przedstawią krótką pantomimę obrazującą podstawowe rzeczy dotyczące człowieka. Chciałbym powitać chórek z Wieruszowa, który jest tutaj tak liczny. Ministrantów też są z Wieruszowa w parafii mojej pierwotnej, gdzie posługiwałem jako wikariusz 3 lata. Chciałbym powitać wszystkich rodziców, zarówno tych z Wieruszowa, którzy przybyli razem z księdzem proboszczem Orszulakiem, zarówno tych rodziców, którzy przybyli ze swoimi podopiecznymi z warsztatu terapii zajęciowej. Też są osoby niepełnosprawne, ich rodzice, którzy tutaj do nas przybyli. Kobiety, które mieszkają w naszym domu, które przebywają 24 godziny na dobę. I myślę na końcu wszystkich pracowników, na czele z panią kierownik Barbarą Woźnicą, z panią prezes Katarzyną Orsztynowicz, pracowników naszego ośrodka, którzy też tu są obecni między nami. Drodzy bracia i siostry, przybyliśmy tutaj z radością, aby poświęcić Bogu nową kaplicę. Pokornie prośmy Boga, aby udzielił nam swojej łaski i swoją mocą
pobłogosławił tę wodę, którą będziemy pokropieni na znak pokuty i na pamiątkę naszego chrztu oraz na znak pokuty i pokropienia ścian tej kaplicy. Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że my sami zgromadzeni w jednej wierze i miłości jesteśmy żywym Kościołem ustanowionym na świecie jako znak i świadectwo tej miłości, którą Bóg kocha wszystkich ludzi. Boże, przez Ciebie wszelkie stworzenie osiąga światło życia. Ty otaczasz ludzi taką miłością, że nie tylko żywisz ich pełen ojcowskiej troski, lecz miłosiernie obmywasz z grzechów i nieustannie sprowadzasz do jedności z Chrystusem, który jest ich głową. W swoim miłosierdziu postanowiłeś, że grzesznicy, którzy przyjmą chrzest, umrą z Chrystusem i powstaną do nowego życia, aby stać się członkami Jego mistycznego ciała i dziedzicami wiecznej nagrody. Uświęć tę wodę swoim błogosławieństwem, aby pokropienie nas i ścianę tej kaplicy było znakiem przypominającym sakrament chrztu, którym obmyci z grzechu staliśmy się w Chrystusie świątynią Twojego Ducha. Spraw, abyśmy z wszystkimi, którzy w tej kaplicy będą się gromadzić, sprawować mszę świętą, modlić się, doszli do niebieskiego Jeruzalem przez Chrystusa Pana naszego. Przedstawiciele władz i instytucji wymienieni przez księdza Jacka, dyrektora Caritas diecezji kaliskiej i przez księdza Michała, dyrektora ośrodka Caritas tu w Słupi pod Kępnem. Wszyscy tu zgromadzeni, bądźcie pozdrowieni. Tą mszą świętą inaugurujemy realizację projektu, który nazwano Fundamenty Dobrej Rodziny. Dobra rodzina. Pragnienie właściwie każdego człowieka. Bo dobra rodzina to jest miejsce, gdzie człowiek jest u siebie na tym świecie. Dobra rodzina to jest środowisko. Właściwe środowisko, gdzie człowiek się rodzi, rozwija, dojrzewa. Dobra rodzina to są relacje właściwe, prawidłowe, kierowane miłością między rodzicami, małżonkami i dziećmi i małżonkami, a przede wszystkim relacje tej wspólnoty rodzinnej z Bogiem,
bo On jest Stwórcą człowieka. On jest właściwie Stwórcą i małżeństwa, i rodziny. Dobra rodzina. Rodzina każda chyba jakoś plasuje się w przestrzeni wyznaczonej dwoma krańcami, mianowicie bogactwem i biedą. I te dwa krańce, bogactwo i bieda, są jakoś dzisiaj wspomniane przez Pana Jezusa w Ewangelii, przy powieści o bogaczu i Łazarzu. To jest w odniesieniu do zbawienia. I dlatego, bracia i siostry, zapytajmy trochę o bogactwo, o biedę. I jeszcze by trzeba wspomnieć ubóstwo. Dlaczego? Powiem za chwilę. Pytanie. Czy człowiek bogaty może się zbawić? No, z dzisiejszej Ewangelii raczej odpowiedź byłaby negatywna, bo ten bogacz, gdy stanął przed Bogiem tam po drugiej stronie istnienia, został oceniony i znalazł się w męce. Pan Jezus na innym miejscu też mówił, że łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogaczowi do nieba. No, biada wam, bogacze. Tu macie wszystko na ziemi, ale pamiętajcie, że życie na ziemi to jest tylko ten pierwszy etap istnienia człowieka. Nie może się bogacz zbawić? Może. Może. Ale jest to trudne. Bo trzeba odróżnić. Jest ktoś bogaty, dlatego że się uczciwie dorobił majątku. Ma też zdolności, dzięki którym potrafi bardziej niż inni zagospodarowywać dobrami, pomnażać je. I są ludzie bogaci, dzięki którym inni mają pracę. I są ludzie bogaci, którzy te swoje dochody przemieniają w piękne dzieła, również dzieła charytatywne. Są ludzie bogaci, którzy zauważają innych i dzielą się z potrzebującymi tym, co posiadają. Więc ci są na dobrej drodze. I właściwie dobrze, że są tacy ludzie. Ale nie wszyscy są takimi. Ten bogacz dzisiejszej Ewangelii, on nie myślał o innych. On sobie używał codziennie, wystawnie, bawił się, a tamten żebrak, co miał imię, Łazarz, może trochę wrzodów na ciele, no i te wielkie pragnienia, żeby mógł chociaż tymi odpadkami, które spadały ze stołu bogacza, pożywić się nieco. A biedny? Biedny może się zbawić? Też nie jest taka prosta sprawa. Bo biedny może czasem bluźnić przeciw Panu Bogu. Biedny nieraz mówi tak, no, jeżeli Bóg jest, jest Ojcem i jest miłosierny, to jakże dopuścił do takiej sytuacji, w jakiej ja się znalazłem? Mój Ojciec w niebie bluźni taki biedny, a nieraz zazdrości innym, a nieraz dopuszcza się rozmaitych przestępstw. Bieda,
bracia i siostry, bieda jest zawsze złem. Bez względu na to, czy jest zawiniona, czy nie zawiniona, jest złem. I z biedą trzeba walczyć. Walczyć skutecznie. Skutecznie to znaczy nie tylko właśnie w skutkach, ale przede wszystkim w przyczynach. W skutkach, no to powiedzmy, spieszyć z pomocą ludziom biednym, ale żeby nie stało się tak, że ci biedni wyłączą się ze swojej pracy. Oni tylko będą chodzić do rozmaitych ośrodków, no i wyciągać rękę po pomoc. Trzeba im pomóc, ale sięgnąć do przyczyn. Trzeba im pomóc tak, żeby oni mogli zacząć pracować, znaleźć im pracę, pomóc im znaleźć odpowiednie kwalifikacje. Bieda jest zawsze złem, ale człowiek biedny może się zbawić. Może się zbawić. No i jeszcze jest ubóstwo. Często ubóstwo i bieda są brane zamiennie, ale to jest co innego. Ubóstwo jest błogosławieństwem. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieństwo, ubóstwo, ono się odróżnia od biedy. Ubóstwo, o którym Pan Jezus mówi, to jest pewna postawa człowieka względem dóbr na tej ziemi. Postawa, która zabezpiecza mu panowanie nad tymi dobrami. Utrzymywanie właściwego dystansu, traktowanie ich jako środka do celu, a nie jako cel. Ubóstwo jest cnotą. Zobaczcie, są ludzie, którzy ubóstwo czynią swoim życiem. No takie zgromadzenia zakonne. Tam członkowie tych zgromadzeń ślubują ubóstwo. Co to znaczy? Oni właściwie wyrzekają się świadomie i dobrowolnie tych dóbr materialnych, a nawet prawa do nich. Dlaczego to robią? A robią dlatego, żeby siebie, że tak powiem, oczyścić z wszystkiego i stać się przestrzenią wolną, którą zapełni Bóg. I On będzie bogactwem. Oni się wyrzekają dlatego tych dóbr tu na ziemi, żeby napełnić się po brzegi Bogiem. Bóg będzie bogactwem. I to ubóstwo, które jest błogosławieństwem, ono jest, bracia i siostry, powołaniem każdego chrześcijanina, czy bogatego, czy biednego. Każdy bowiem musi mieć panowanie nad dobrami tu na ziemi. Mędrzec Pański tak mówi, a właściwie się modli. Panie, zachowaj mnie przed bogactwem, zachowaj mnie przed biedą. Daj mi to, co jest potrzebne do tego, bym żył, bym się rozwijał, bym Ciebie wielbił i bym osiągnął Ciebie w niebie. To jest właśnie to. Każda rodzina, jak wspomniałem, jest gdzieś usytuowana między tymi dwoma krańcami, bogactwem i biedą, ale powinna dążyć do tego, żeby mieć to, co jest potrzebne do jej istnienia, rozwoju, do tego, żeby
tam nie było jakichś napięć, konfliktów, poczucia wyrzucenia ze społeczeństwa, jakąś ilość tych dóbr trzeba mieć. I o to trzeba się modlić. Bracia i siostry, ja nie znam tego projektu Fundamenty Dobrej Rodziny, ale to sobie wyobrażam, że to piękna rzecz. I dobrze, że coś takiego tu się zrodziło. Mamy za chwilę po mszy świętej trochę spojrzeć na ten projekt poprzez pewien wyraz artystyczny, jaki tu nam dadzą wolontariusze zebrani. Życzę wam, księże Michale i księże Jacku i wszyscy państwo, którzy jesteście w to zaangażowani, żeby to się udało. I te rodziny, które w ten program zostały włączone, czy się włączą, żeby naprawdę w ciągu tego roku bardziej poznały, kim są, kim jest rodzina, jakim dobrem może być rodzina dla człowieka i równocześnie jej brak, albo jakieś wypatrzenie, jakim nieszczęściem może być. Życzę wam, żeby wam się udało. Niech was prowadzi Duch Święty. Niech Matka Boża się wami opiekuje i święty Józef, jej małżonek, ci, którzy są wzorcem małżeństwa i na małżeństwie opartej rodzinie, bo to jest rodzina naszego Zbawiciela.